Przechodzimy teraz do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. Bardzo proszę Panią Naczelnik o przedstawienie projektu uchwały. Regulamin przeze mnie dzisiaj przedstawiany zawiera następujące zmiany. W związku ze zmianami wprowadzonymi do Karty Nauczyciela, a mianowicie powstałym nauczycielom początkującym, nie ma już opiekuna stażu, jest tak zwany mentor, który zostaje wpisany do tabeli wynagrodzeń dodatkowych i ustalono ze związkami zawodowymi, że to będzie 60 zł, tak jak w przypadku opiekuna stażu. No i druga dobra, bardzo dobra wiadomość, że po konsultacjach ze związkami zawodowymi doszliśmy do wniosku, że należy obniżyć dodatek dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, specjalistyczno-dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w internatach, tu chodzi o ośrodek, który jest, podlega przy szkole, i ten dodatek został zniżony z 25% na 15%. Dziękuję. Dziękuję Pani Naczelnik. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie omawianej uchwały? Czy są jakieś zapytania? Dziękuję, nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie o Komisji Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 17 głosami za.